No, jesteśmy dalej z tym samym piwem. Jeszcze jedno pytanie mam do Was. Powiem Wam, Wy wiecie. Wiecie, czym jeżdżę. Wiecie, że posiadam A6 C7. Wiecie, że mam motocykl, który kiedyś będzie projektem. Ugrzęzł Yamaha Virago. Chciałbym zrobić Bobera, lecz czasu nie mam. Wiecie, że jest A2, na którą też czasu nie mam. Mam nadzieję, że w niebawem, nie w długim czasie wróci na drogę. Jeżeli chodzi o A6, znaczy chodzi o A2 i Yamaha, to są znajdy. A przygarnąć, tak każe obyczaj. Więc przygarnąłem. Nie potrafię po prostu na złom oddać. I na pewno kiedyś wrócą. I teraz pytanie jest do Was. Chciałbym, żebyście w tym filmiku napisali mi, czym Wy jeździcie. Wiem o paru autach, które są w naszym gronie, jak Passat B4. Kolega pisał, że przychodzi drugą młodość. Muszę z nim się zgodzić. Piękny, chociaż Passat B3 to jest moja miłość. Jeszcze jak byłem, nie jestem stary, ale byłem młody. Co powiem, takiego bym chciał. Wiem, że parę Passatów. A4, piękna, bo widziałem zdjęcia. Parę A6 C7, Audi A3. Wiem to wszystko z Waszych komentarzy i bardzo mnie to interesuje, czym Wy jeździcie. Bo ja kocham Vaga, cieszy mnie praca przy nim i cieszą mnie ludzie, którzy dzielą ze mną tą pasję. Więc o to Was proszę, abyście dzisiaj w komentarzach napisali, czym Wy jeździcie. Na przykład możecie pisać imię, możecie pisać cokolwiek. Audi A6 C7, 2 litry, kot silnika, bo wiem, że lubicie kot silnika, jakoś mnie to nie. A3, A5, co tamkolwiek, co chcecie, co marzycie. Tylko proszę w tych komentarzach, tylko jaki samochód masz, możesz napisać imię. Możesz napisać rok, pojemność, aby było wszystko o Twoim aucie, bo jestem bardzo tego ciekawy. Także zdrówko jeszcze raz. Ja jadę na urlop. Dajcie znać w wcześniejszym filmiku, co sądzicie o tym i co mam zrobić. A na razie zdrówko. Jak zawsze. Pasja, miłość, rodzina. Trzymajcie się.